Buli. Jestem jednak pewna, że dam radę. Spróbuję. To jest ohydne. No. Po prostu czegoś tu brakuje. Dodajmy słodkiej posypki. Thank you. Dzięki. Wygląda o wiele lepiej. Ale i tak smakuje obrzydliwie. Dobrze, że ja mam Chupa Chupsa. To niesprawiedliwe. Uważam inaczej. Jestem pewna, że lizak świetnie będzie smakował z czekoladą. Co za pyszności. Ja też coś dodam do twojego lizaka. Na przykład wasabi. Zobaczymy, co powiesz na taki deser. Potrzebuję więcej czekolady. Tak, tak, oczywiście, nie żałuj sobie. Jakie to ostre! Suzy, dlaczego dodałaś do czekolady wasabi? Myślałam, że ci się spodoba. Yeah. Że dostałam lody. A ja mam ostre papryczki. Nie będę tego jadła. No to sobie siedź. A ja w międzyczasie spróbuję lodów z czekoladą. To jest takie dobre. Nie mogę przestać. Daj mi trochę, proszę. Masz przecież papryczki. Smacznego. Okej, spróbuję. Obawiam się, że będą bardzo ostre. No! Tak właśnie jest! Potrzebuję natychmiast czegoś zimnego. Uff, od razu lepiej. Ojej, jakie to jest pyszne. Mówiłam! Lody są super. Wreszcie coś normalnego. Uwielbiam chipsy. Nie mogę powiedzieć tego samego o kiszonych ogórkach. Może z czekoladą będą lepsze. Nie wygląda to dobrze. Ale jak smakuje? Obrzydliwość. Niedobrze mi. Niezbyt przyjemne widowisko. Dobra, no to teraz zjem coś smacznego. Wow! Czekoladę wleję prosto do pudełka. Czekoladowe chipsy to spełnienie marzeń. Jeszcze tylko potrząsnę. Teraz mogę próbować. Wyglądają niesamowicie pysznie. I smakują wyśmienicie. Też chciałabym spróbować. Wezmę trochę, może Monika nie zauważy. Ha? Ręce przy sobie, Suzy. To jest moje. Hurra, znowu mam coś dobrego. Arbuz i czekolada. To będzie bombowe połączenie. Nie mogę tego samego powiedzieć o cytrynie. Na sam widok mi słabo. Mam nadzieję, że czekolada doda trochę słodyczy. Życz mi szczęścia. Ojej, jakie to kwaśne! Aż mi buzię wykręciło. Nie mogę na to patrzeć. Trzymaj się, Suzy. Wystarczy, już więcej nie mogę. Zjem tylko czekoladę i żadnych cytryn. Ech, nadal czuję ten kwaśny smak. Oh.
A ja zaraz się zasłodzę. O tak, to niesamowite połączenie, nie myliłam się. Oczywiście, zawsze masz farta. Nie ma co zazdrościć. Jakie słodkie lizaki. Nawet nie wiem, który wybrać. O, to jakaś kpina. Dlaczego ty dostajesz słodycze, a ja brokuły? Przynajmniej nie zaszkodzi to twojej figurze. Spójrz, mogę nosić te lizaki jak pierścionki. Ale lepiej je zjem. Ojej, wielka mi gwiazda. Odpuść sobie. Lepiej chwytaj brokuła i jedz. A żebyś wiedziała, że go zjem. Jest pyszny, tak przy okazji. Co ty się taka nerwowa zrobiłaś? Bingo! Znowu słodycze! Cała waza skittlesów. O tym można tylko pomarzyć. A ja lubię kurczaka, ale nie z czekoladą. Zawsze jesteś jakaś niezadowolona. Zrelaksuj się i ciesz się tak jak ja. Wow! Mam świetny przepis. Skittles z czekoladą. Zapamiętaj go. Może kiedyś zrobisz. Bardzo smaczne. Nie wątpię. Dobra, spróbuję kurczaka. Daj znać, jak ci smakuje. Myślę, że jak zwykle nie wyjdzie to zbyt dobrze. Życz mi szczęścia. Przyda się. Wiesz co, Monika? To jest po prostu świetne. Poważnie? Oczywiście, dlaczego miałabym cię okłamywać? Daj mi tego kurczaka. Też chcę spróbować. Dodam drażetki. Będzie smakować jeszcze lepiej. Wygląda fajnie. Ale smakuje ohydnie. Suzy, oszukałaś mnie. Przepraszam. Ła, to boli. Mam kolczastego kaktusa. Niby jak mam to zjeść? W końcu dostałam coś smacznego. Banany i czekolada. To musi być pyszne. I zaraz to sprawdzę. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Gotowe. O tak, to jest wspaniałe. Tak jak myślałam. Wygląda pysznie. I smakuje wyśmienicie. Ups. Ups, przepraszam. Możesz bardziej uważać? Jesteś wściekła, bo jesteś głodna. Zjedz kaktusa, a ja dokończę banana. Nawet nie wiem, jak się do tego zabrać. Chociaż mam pewien pomysł. What? Spróbuję pozbyć się tych igieł. Wygląda na to, że działa. Ostatni. Gotowe. Czas dodać czekoladę. Jakiś dziwny smak. Co tam jest w środku? Wow, to żelkowe robaki! Wow! Co za niespodzianka! Muszę je natychmiast wyjąć. Zdecydowanie mam szczęście. No proszę, zawsze to samo. Straciłam nawet apetyt. Za to mój mi dopisuje. Burger? Ale nie chcę polewać go czekoladą.
ja mam żelkowego misia. Myślę, że to będzie idealne połączenie. Dobra, jestem przyzwyczajona do dziwnych smaków. Nie tracę jednak nadziei, że to będzie smaczne. Wow! To jest naprawdę dobre! Co za paskudztwo! Jak możesz to jeść? Uwielbiam to! Nie miałabym nic przeciwko dokładce. Cóż, o gustach się nie dyskutuje. Ja tam wolę żelki z czekoladą. To jest naprawdę dobre. Chyba nie masz nic przeciwko, żebym ja też spróbowała. Właściwie to mam. Oddaj to. Ała, to boli. Przepraszam, ale to ty prosiłaś, żebym go oddała. Ups. Czekolada jest taka pyszna. Nie, Mary, nie wkładaj palców do fontanny. Poczekajmy na słodycze. Co? Ale to kaktus. A ty co masz? To straszne. Nie bój się, Mary, mam więcej szczęścia niż ty. To żelkowe oczy. To niesprawiedliwe. A mnie się podoba. Pachną tak aromatycznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Oj, zjem dwa naraz. Pyszne. Kolorowa żelkowa wstążka też jest super. A przy okazji, Mary, czy wiesz, że w żelkowych oczach jest nadzienie? Nie masz się czym chwalić. Włóż swoje żelki do fontanny i zjadaj je szybko, żeby mnie nie drażniły. No dobra. To będzie pyszne. Żelki i czekolada to moje ulubione połączenie. Szkoda, że żelki na patyczku się skończyły. Ale mam ich więcej. Mary, spójrz. Moje patyczki z żelkami zaraz zamienią się w czekoladowe. Jakie apetyczne. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi to zabierze. Mary już na mnie krzywo patrzy. Kate ma takie szczęście do słodyczy. Mogłabym jeść wiecznie te pyszności. Jeden żelek za drugim. Przecież nie da rady się zatrzymać. Dobra, Mary, skończyłam. Bo już widzę, że ślinka ci cieknie. A ty masz czekoladę na całej twarzy. To żaden problem. Sekunda i już nie ma czekolady. Chociaż jest na mojej ręce. Dobra, chyba czas spróbować tego kaktusa. Aj, jest taki kłujący. Może jak obleję kaktusa czekoladą, to nie będzie tak źle. Będę musiała to sprawdzić. Nie, nie dam rady tego zjeść. Spróbuję jeszcze raz wykąpać go w czekoladzie. Co robisz, Mary? Udało się. Spójrz na to. Wygląda jak lody w wafelku. Spróbuję. To jest pyszne. A najważniejsze, bezpieczne. Ani jednej kłującej igły. Mary, nie zapomnij, że wszystkie zostały w środku. Uważaj. Dobra, ostrzegałam cię. Co za uczta. Oj, coś kłuje mnie w usta. To kolce kaktusa. Zabierzcie je ode mnie. Mary, ostrzegałam cię. Dobrze, że mam ze sobą pensetę. Pokaż mi swój język. Zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. Ostrożniej. Mogłaś być ostrożniejsza, kiedy zdecydowałaś się zjeść kaktusa. Masz rację. Już po wszystkim? Wspaniale, dzięki, Kate. Nie ma problemu. Wow, banan i słodka posypka. Wspaniale. Tym razem masz dużo więcej szczęścia niż ja. Surowa ryba? Nawet kaktus był lepszy do jedzenia, nie zazdroszczę ci. No to zaczynam. Co za apetyczny banan. Muszę go obrać. Teraz mogę zanurzyć w czekoladzie. Banan i czekolada to świetne połączenie. Wow. A teraz trzeba go obtoczyć w posypce. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy. Wow, wyszło niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszny. Teraz już zawsze będę jadła banany z czekoladą. Już się skończyły.
Ale mam jeszcze posypkę. Wiem, można ją wsypać do fontanny. Dzięki temu czekolada będzie smakować jeszcze lepiej. Jak fajnie! Wygląda niesamowicie. Wow, fontanna zmieniła kolor. Wspaniale. Jaka szkoda, że muszę w tą piękną fontannę wpychać obrzydliwą rybę. Okej, trzeba to zrobić prędzej czy później. Zanurzę się w czekoladzie, rybko. Wygląda dobrze. To jednak nadal surowa ryba. Tylko w czekoladzie. Dobra, próbuję. Szczerze mówiąc, to jest po prostu okropne. Smakuje obrzydliwie. Jest mi niedobrze. Współczuję ci, Kate. Jedyną rzeczą gorszą od surowej ryby jest surowa ryba pokryta czekoladą. Biedna Kate. Ma takiego pecha. Może jakoś poprawię jej humor? Wiem. Kate, trzymaj słomkę. Co mam z nią zrobić? A, wiem. To świetny pomysł, Mary. Można pić czekoladę prosto z fontanny. Uważam, że jest niesamowicie pyszna. Zgadzam się. Tyle, że czekolada w fontannie się kończy. Wszystko wypiłyśmy, Kate. Tak, i było niesamowicie dobre. Czy to kukurydza? Naprawdę muszę polać ją czekoladą? Chuba buba. Jest dobra taka, jaka jest, a z czekoladą będzie smakowało jeszcze lepiej. Ja pierwsza. Zdecydowanie mnie się nie spieszy. Zaczynaj. Zobaczymy. Apetycznie. Wleję czekoladę prosto do pudełka. Teraz zamknę i nim porządnie potrząsnę. Tak, żeby wstążka była cała pokryta czekoladą. Wow, wyszło świetnie. Teraz mam czekoladową gumę. Chcę spróbować. Wow, smakuje wyśmienicie. Włożę to wszystko do ust. Jest pyszne. A teraz czas na czekoladowego mega balona. Uwaga! Super, wyszło wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bo mam drugą gumę. Też ją włożę do fontanny. Zrobię to samo, co z pierwszą. Nalewam, potrząsam. I zjadam z ogromnym apetytem. Świetnie. Jak apetycznie to jesz, Kate. Oj, balony też wychodzą świetnie. To prawda. A jak tam twoja kukurydza? Wciąż tu jest. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Dobra, zanurzę ją w czekoladzie. Może okaże się pyszna. Pachnie ładnie. Spróbuję. Nie jest to kaktus, ale nie jest to też hubabuba. A może by tak to troszeczkę zmodyfikować? W torebce mam palnik. Włączymy go i podgrzejemy. Jeśli dobrze obliczyłam, powinnam otrzymać pachnący czekoladowy popcorn. Spójrz na to, Kate. Okej. Smakuje wyśmienicie. Mamy popcorn, czyli możemy oglądać śmieszne filmiki. Wow, kulinarny challenge. Fajnie, uwielbiam to. Nigdy nie wiadomo, kto na końcu wygra. Wow, ja też uwielbiam popcorn. Podczas gdy Mary jest pochłonięta filmem, ja mogę go trochę ukraść. To bolało. Nie pchaj się bez pytania. Patrz, co za emocje. Dobra, jedz swój popcorn, chciwusko. Nie sposób oprzeć się tej czekoladowej fontannie. Jakie to pyszne. Nadchodzą słodycze. Mam ciastka Oreo, super. A ty co masz? Nie mam słodyczy, tylko kwaśne cytryny. Wyobrażam sobie twoją minę po ich zjedzeniu. Nie trudno to sobie wyobrazić. Może jak zanurzę cytryny w czekoladzie, to nie będą takie kwaśne. Chociaż to wątpliwe. Ale trzeba spróbować. Muszę to zrobić szybko. Nie, nadal jest kwaśne. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, Mary. Ja nie mam żadnych problemów. To sprawia, że mi jeszcze bardziej przykro. Dobra, cytrynki, wskakujcie do fontanny. Dam wam drugą szansę. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal kwaśne.
W porządku. Muszę po prostu zjeść je wszystkie jak najszybciej. Kate, takich męczarni nie możesz sobie nawet wyobrazić. Masz rację. Od samego patrzenia na ciebie robi mi się niedobrze. Ostatni kawałek. Nie, już nie mogę. Mary, nie płacz. Trzymaj serwetkę, wytrzyj buzię. I będzie lepiej. Dziękuję, Kate. Jesteś taka miła. Mary, powiedziałam, wytrzyj buzię, a nie wydmuchaj nos. Trzeba to szybko wyrzucić. Czas na moje pyszne Oreo. Sorry, Mary. Nie mam czasu na zajmowanie się twoją histerią. Czekają na mnie pyszne ciasteczka. I chcę je szybko zjeść. Ale najpierw zanurzę je w czekoladzie. Ciastka w czekoladzie. Super kombinacja. To jest pyszne. Palce lizać. Chwileczkę. Mam pomysł. Trzeba wyjąć wszystkie ciastka z paczki i odpowiednio je pokruszyć. Tu właśnie przydadzą się ciosy karate. A teraz uderzenie głową. Świetnie. Nie zatrzymam się. Kate, wszystko w porządku? Absolutnie. Wpadłam na genialny pomysł. Do torebki z pokruszonymi ciastkami można wlać czekoladę. Wbić w nią patyczek i zamrozić. Domyślasz się, co wyjdzie? Myślę, że wyjdzie coś fajnego. Dokładnie, ale trzeba troszkę poczekać. Zresztą nie spieszy mi się. Świetnie, włożę je do zamrażarki. A teraz odmierzam czas. Super, czas wyciągać. Myślę, że się udało. Co zamierzasz, Kate? Zobaczysz. Chwytamy za patyczek i zdejmujemy opakowanie. Jak fajnie. Spójrz, Mary. Wyszły niesamowite lody Oreo. Jakie pyszne. A jeśli zanurzę je w fontannie, to smakują jeszcze lepiej. Wow. Czekolada z czekoladą. Takie pyszne, że nie można się oderwać. Kate, chyba masz kłopoty. Wszystko w porządku? Zamarzłaś? W takim razie będziemy musieli cię rozgrzać. Okryj się kocem. Te lody są takie dobre. Dzięki, Mary. Cieszę się, że mogłam pomóc przyjaciółce. Kate tak apetycznie je. Pewnie i tak się nie podzieli. Częstuj się, Mary. W końcu mi pomogłaś. Nie ma co przeciągać. Do dzieła. Emma i Kate czekają, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Truskawki i papryczki chili? Kate, masz pecha. Ale Emma od razu skosztowała truskawek w czekoladzie. Tak jak przypuszczaliśmy. To jest pyszne. Dobra, nie ma co zazdrościć. To bez sensu, prawda, Kate? Wyobrażę sobie, że to też są owoce. Troszkę ostre i to wszystko. Nie boję się. No to co, papryczko? Idziesz prosto do fontanny. No i okej, z czekoladą wszystko smakuje lepiej. Całkiem niezłe. Chociaż... Pomocy! Dajcie mi coś, żeby tak bardzo nie piekło. No tak. Ale maniery. Oczywiście wszystko rozumiem, ale tego już za wiele. Wydaje mi się, że masz na sobie trochę za dużo czekolady. Podzielisz się? Tak też nieźle smakuje. No daj już spokój, nie złość się. Tym razem to Emma nie ma szczęścia. Cytryny. Brrr. A Kate ma ciastka Oreo. Wow! Yes! Ach, jak wspaniale będzie je jeść z czekoladą. Emma ze łzami w oczach już wyobraziła sobie, jakby to było. Strasznie kwaśne. Nic na to nie poradzisz. I tak musisz przez to przejść. Ale Emma jest sprytna.
Spójrzcie, co wymyśliła. Wow! To prawdziwa magia. Co tak pięknie się mieni? To czary. Yum! Kate w pośpiechu zanurza swoje ciastko w takiej fontannie. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie równie smaczne, co piękne, ale mamy nadzieję, że tak. Kate szybko pochłania pierwsze ciasteczko. Wszystko wydaje się być w porządku. Jednak przy drugim staje się jasne, że to nie do końca takie smaczne, ale strasznie kwaśne. Pączki i brokuły. To połączenie sprawi, że nikt nie będzie się nudził. Emma znowu cierpi. Ale Kate nie ma nawet czasu, żeby zwrócić uwagę na swoją przyjaciółkę, ponieważ trafiły jej się prawdziwe pyszności, ale przebiegła Emma sprawi, że za chwilę znowu zrobi się wesoło. Brokuły? No dobra. Wygląda to tak sobie, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jest pyszne. Super. Nigdy bym nie pomyślała, ale tak jest. Chcesz spróbować? To taki zaskakujący smak. Zamienimy się. Świetnie, nie będziesz żałować. Dodaj tylko więcej czekolady i będziesz zaskoczona, jakie to pyszne. Aha, mam cię. Ale ty jesteś naiwna. Naprawdę myślałaś, że to jest dobre. Kate, obserwowanie ciebie jest takie zabawne. A ja mam pączki. I nikt nie zaprzeczy, że są smaczne, prawda? Nie oddam ich z powrotem. Nie rób sobie nadziei. Wow! Yes! Oh. Żelki i gotowane jajka. I już wiadomo, kto ma pecha. Ale może Emma znowu wymyśli sposób na rozwiązanie tego problemu. Żelkowe oczy wyglądają przerażająco, ale są takie pyszne. Kate w końcu dostaje coś smacznego. I Emma na pewno jej tego nie zabierze. Dlatego delektuje się na całego. A Emma, wręcz przeciwnie, posmutniała. Jajka? No tak. Zaraz zobaczymy, jak je zjada. Fuj, w dodatku z czekoladą. To musi być obrzydliwe. Sądząc po wyrazie jej twarzy, tak właśnie jest. Ble. Wow, a to dopiero. Wszystko zjadła i nawet jej nie zemdliło. Może po prostu była bardzo głodna. Wow! Wow, w tej rundzie mamy frytki i jakiś super niezwykły lizak. Frytki z pewnością są pyszne, tylko czekolada w ich przypadku jest zbędna. A jak sprawy mają się z lizakiem? Spójrzmy. Wygląda świetnie. Tylko bardzo trudno go ugryźć. Trzeba uważać, żeby nie stracić zębów. Ups, przesadziłaś. Biedna Kate dostała prosto w czoło. Mogłabyś być bardziej ostrożna. Teraz Kate ma oryginalne brwi. Och, to naprawdę wygląda śmiesznie i dziwnie. W porządku, nie ma na to czasu. Frytki? Szczerze mówiąc, nie bardzo chcę próbować tej kombinacji, ale będę musiała. Wow, to jest niesamowite. Nie miałam pojęcia, że to będzie takie dobre. To wspaniałe. Yeah. Nie będę sobie żałować, gdy chodzi o taki smakołyk. Jak już jeść, to jeść, prawda?
Hej, dajcie tu więcej frytek. Skąd się bierze ten zapach? To ser na talerzu, Kate, tak śmierdzi. O mój Boże. Tak, to nie do pozazdroszczenia. A Emma ma pianki marshmallow. Wspaniale. Wymyśliła nowy sposób jedzenia. Tak będą smakować jeszcze lepiej. Wyobrażacie sobie, ile czekolady może teraz wypić? To jest nawet lepsze niż kakao z piankami. Czekoladowa bajka. Podczas gdy Emma cieszy się ze swojego fajnego pomysłu, Kate też wymyśliła niezły trik. Aha! Zapach sera jest okropny, ale z tym też trzeba coś zrobić. Zatyczki! Marshmallow będą idealne. Ha? Teraz można się nie przejmować zapachem. Ser jak ser. Wystarczy jeszcze trochę czekolady na wierzchu i gotowe. Ma tylko trochę dziwną konsystencję, ale czekolada jest tak słodka, że jest to całkiem zjadliwe. Gdyby nie wredny charakter Emmy, wszystko poszłoby jak po maśle. Ale nie. I Kate znowu ucierpiała. My też nie możemy się doczekać. Yes! Wow! Długa guma balonowa i hot dog. Cóż, wiadomo, kto będzie się cieszył, a kto nie. Już sama guma jest jak wygrana na loterii. Ale z czekoladą będzie jeszcze lepsza, prawda? Ciekawe. Jeśli nadmuchamy balon, to będzie czekoladowy czy nie? Spójrzcie tylko na Emmę. Biedactwo umiera z zazdrości. A balon naprawdę wychodzi czekoladowy. Wow! Jest ogromny. Yeah. Wygląda świetnie. Wow! Kate, zastanów się dwa razy, zanim go ugryziesz. Bum! To dopiero prawdziwa czekoladowa eksplozja. Wyszło tak zabawnie, że Kate zrobiłaby to jeszcze raz. Nawet Emma zapomniała o zazdrości i się śmieje. Cóż, to nie to, o czym marzyłam. Z ketchupem jest w porządku, ale z czekoladą... No dobra, skoro takie są zasady, to muszę się do nich dostosować. Już sobie wyobrażam, jakie to będzie obrzydliwe. O tak, ledwo dałam radę to zjeść.